Nie. Ta palma ma być na drugim piętrze w holu. Ludzie. Została doba do wielkiego otwarcia centrum handlowego. Wszystko musi być idealnie. Z drogi. A co wy robicie? To, co nam kazano. Jestem pewien, że nikt wam nie kazał opuszczać waszych posterunków. Nikomu. Pani wybaczy, madam. Otwarte będzie dopiero jutro. O, jakie niesamowite zaangażowanie. Zaangażowanie? Jasne, przecież tego się nie da ukryć. Powiedz prawdę, czy ja ci się podobam? Cudowna, boska, przepiękna. I zrobicie dla mnie wszystko? Co tylko zechcesz. Czego mi więcej trzeba? Wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi Witch. Odmienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch, czarodziejki. Trauma. I one ci się podobają? Pewnie. Czuję się wyjątkowa. Są takie błyszczące. Ciekawe, co Eryk powie. Spodobasz mu się. Na pewno. Twoje klamerki wyglądają świetnie. Z drogi. O rany, kto to jest koleś? Daisy, przeniosła się do nas. Cudownie. Czy to mój Andrew i mój Martin ślinią się na widok tej dziewuchy? Irma, czy ty aby nie jesteś o nich za bardzo zazdrosna? Wybaczcie. Nie wiem, a ty? Och, jesteś za ładna, by czekać w kolejce. Z drogi. Nigel? A co mu odbiło? Jak dla mnie jest taki jak zawsze. Słonko, czy ten żółtodziób się aby nie naprasza? Tego już za wiele. Nic się nie bój, kochana. Ja się tym zajmę. Nie, niech Hulon będzie kelnerem. On się zajmie damą. Ups. Kwintesencja. Ojej, chyba deser jest wasz. Stacy, słonko, nic ci nie jest. A co byś powiedziała, Stacy, na usta? Mam twoją chusteczkę. Chłopcy, dajcie mi trochę spokoju. Halo, Nigel, ja potrzebuję chusteczki. Ej, ty, co jest? Wiesz, pod jedzeniem mam nowe... Wow. Hej, cześć. Chcesz, no nie wiem, ponieść mi książki? Ty nie masz żadnych książek. To znajdź je. Skołuję całą bibliotekę. Ja. Widziałyście to? Rzucił okiem na moje klamerki i zwiał. Są brzydkie i straszne. To nie jest żaden problem.
Postawię każde pieniądze, że ta dziewczyna to nowe wcielenie Nerissy. Hej, 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 spokojnie. Życie mnie nauczyło, że jeśli kogoś nie lubię, to nie znaczy, że on... Użyła kwintesencji, by ochlapać was budyniem. Wiedziałam, że to Nerissa. Skoro Matt wyrwał się spod jej władzy, Nerissa całe szpiegowanie musi wziąć na siebie. Więc Eryk nie cierpi moich klamerek i kocha się w królowej pasku? To nie miłość, to zaklęcie. To dlatego Nigel i reszta chłopców tak się do niej kleją. Ale dlaczego ja się nie ślinię na jej widok? Nie, że jestem jakiś inny. Może gdy wyrwałeś się spod jej wpływu, to stałeś się na nią odporny. I teraz będziemy musiały każdego dnia znosić obecność Nerissy? Właśnie, ta konkurencja mi się nie podoba. No bo jedna piękność na szkołę stanowczo wystarczy, prawda? Tak, macie przewagę. Wy wiecie, że Stacy to Nerissa, ale Nerissa nie wie, że wy wiecie. A my wiemy, że ona nie wie, że my wiemy. Możecie ją śledzić, nakryć w chwili słabości i może nawet ukraść pieczęć Nerissy. Ukraść pieczęć? Dobry plan, babciu, jesteś genialna! Nerissa idzie na zakupy? Och, to wielki błąd. Zakupy to moja działka. Niestety, dzieciaki jeszcze zamknięte. No tak, ale ja jestem Cornelia Hall, wasza przyszła najlepsza klientka. To wróć jutro, Cordelio. Jestem Cornelia, a pan wpuścił tam Nerissę, to znaczy... Masz tupet, Ofelio, na mojej zmianie nikt nie wejdzie do środka. Och, proszę, a przed nią to pan się płaszczy. Ej, przed nikim się nie płaszczę. Czasem tylko przyklęknę, by zawiązać buta, to wszystko. On w ogóle nie pamięta Stacy. Widocznie to zaklęcie miłosne jest krótkotrwałe. No tak, gdy tylko Nerissa zniknie z pola widzenia, stado oszołomów natychmiast wraca do siebie, w ogóle jej nie pamiętając. Czas, żeby popamiętali Irmę. Wpuszczaj nas, puść nas. No chyba mógłbym zrobić wyjątek. O, moje sznurówki. Patrzcie, tam jest! Idzie prosto do supermarketu! No, to na co czekamy? Od dawna zadaję sobie to pytanie. Czekam tu na was całe wieki. Urząd pracy obiecał mi przysłać ludzi, którzy będą tu zabawiać gości. Włóżcie to. W tych strojach będziecie pracować. To brzmi jak plan. Czy ktoś mi powie, jaki chłopak będzie się zalecać do wielbłąda? Nie narzekaj. Mam już dosyć jaskiń i wulkanów. Czas na zmianę otoczenia. Co mi przynieśliście, niewolnicy, z mojego królewskiego dworu? Może jeszcze hot doga, o najpiękniejsza. Dobra, ciężko mi to przyznać, ale chcę butelkę tego, co ona sprzedaje. A teraz... Potrzebuję czasu dla siebie. Nie, proszę. Dość tych błagań, głupcy. Zapomnijcie o mnie, gdy tylko zniknę wam z oczu. Sio! Chyba i najgorsze zło lubi telewizory plazmowe. Jest sama. Nie będzie lepszej szansy, by zwinąć jej pieczęć. A nie powinnyśmy się najpierw połączyć? No pewnie. Chcesz, by tu było tak jak w Sylwestra? Światło, kolory, hałas. Tracimy przewagę zaskoczenia. Lepiej trzymajmy się planu babci. Gotowa, Will? Jestem tuż za tobą. Moja pieczęć! Will, łap! Mam ją! No i zaskoczenie nie wypaliło. Mamy cię, Stacy! Wiemy, kim jesteś! To jestem prawdziwa ja. Czas wam wyjaśnić, że to my jesteśmy jedynymi strażniczkami. A kim dolika wy jesteście? Rycerzami mody? Babcia? Wyglądasz jak na swoim zdjęciu ślubnym. Ej, a jeśli to jest Yan Lin? To jest Kadma, Halinor i Cassidy. Nerissa przywróciła dawne strażniczki. A moja babcia zdradziła mnie. Strażniczki do ataku! Żywioł przeciw żywiołowi. Nie dam im rady. Trochę sztućców, Kadmo.
one są za silne, czas się przemienić. Wiem! Strażniczki łowa! Nie, nie. Nie niszczymy całego centrum. Babciu! Babciu, proszę! Hej, Lin! Chyba jednak lekcja walki z Szagonem nie poszła na marne. Will, zabierz nas stąd! Do portalu, szybciej! No! Nie stójcie tak o fermy, łapać ich! Nie mamy szans w walce z nimi, nie angażując naszych wszystkich sił. Nie sądzę, by to coś dało. One czerpią moc z dwóch magicznych serc. My mamy tylko jedno. Hej. Babcia, ona jak mogła. Nie jest sobą. Hej, Lin, przecież wiesz, że ona jest pod wpływem Nerissy. Właśnie, a nie ma niczego gorszego niż wiedźma, która kontroluje innych. Moja babcia powinna mnie kochać. I kocha cię. W głębi serca, gdzie Nerissa nie sięga, babcia nadal cię kocha. I wciąż walczy, jak ja. Twoja miłość pomoże jej wygrać, zaufaj mi. Ale to moja babcia. Stacy, dla ciebie od serca. To tylko zaklęcie, to tylko zaklęcie, to tylko zaklęcie. To moje śliczne słoneczko. Hej, hej, ona na pewno nie jest twoja, koleś. To tylko zaklęcie, a żaden z nich nie jest moim chłopakiem. To tylko zaklęcie. Gdyby Caleb ośmielił się tak... Hej, zaraz, Nerissa to jego mama. A, fakt, ta. Ledwie mogę oddychać. Wiem, że to boli. Wszyscy, których kocham. Przecież oni nie są sobą, hej, Lin. Chodźcie, chłopcy, czas stąd iść. Jest tyle światów do podbicia. Ktoś ją widział? Nie tylko ją. Ma tu całą swoją ekipę. I klub robotów. To ten chłopiec ci się podoba, Heilin? Bo on nie wygląda na zainteresowanego. Przynajmniej tobą. Co się stało? Zapomniałaś języka? Babciu, proszę. O, babciu, proszę. Babciu, nie kochasz mnie. Popatrz na mnie. Odpowiedź brzmi nie. Kochać blaszany uśmiech? Zostawcie ją. Nie słuchaj ich, Heilin. Ale to prawda. Moja babcia mnie nienawidzi, a moje klamerki są paskudne. Pomyśl o tym jak o... Jak o Witch. Oddzielnie to bezużyteczne kawałki metalu, ale razem mają wielką siłę. Naprawiają zgryz. Biedactwo. To chyba dla niej za wiele, nieprawdaż? Nie masz pojęcia, jak ona jest silna. Akurat. Obydwie wiemy, że ledwie się trzyma, ale ty możesz jej pomóc. Zgódź się na ostateczną bitwę, przysięgając na serce Kondrakaru, że nie uciekniesz z pola bitwy. A niby dlaczego miałabym... Prędzej czy później. Walka nadejdzie. Przyjmij ją teraz, gdy nadal macie ze sobą biedną Heilin. Dobrze. Przysięgam na serce Kondrakaru, że dotrzymamy słowa. Nie uciekniemy z pola walki. Świetnie. Spotkamy się tutaj wieczorem po zamknięciu centrum. Nie będzie intruzów. Nerissa musiała go uśpić. Tak jak mówiła. Ostateczne starcie, żadnych intruzów. Strażniczki, łączcie się! Woda! Ogień!
ziemia. Kwintesencja! Możesz używać mojej własnej mocy przeciwko mnie, na nią! Na nią! Na nią! Na nią! To nie działa! Żywioł przeciw żywiołowi, a one mają dwa razy większą moc! Hej, Lin! Musisz zacząć walczyć! Nie mogę walczyć z babcią! Zamieńmy się! Zamień się ze mną! Ja wezmę Yanlin, ty weźmiesz, co ja wygaduję! O, żal mi cię. A to sprawa między mną i Hej, Lin? W końcu będzie musiała sobie znaleźć nowego chłopaka, gdy jej starego rozniosę w pył. O, babciu, mój chłopak zmienił się w kubkę popiołu. A więc tak. Tak, właśnie. Ja wygrywam, ty przegrywasz. Nie, chodzi o to, że właśnie tak pokonałaś traumę. Nie powtarzałaś sobie, że będzie lepiej, ale że nie masz innego wyboru. O czym ty... Nie pozwolę sobie teraz na żadne załamywanie się. Nie, kiedy życie niewinnych jest zagrożone. Miej na niego oko! No jasne. Hej, dobrze, że wróciłaś. Tak, wiem. O, to jest odpowiedź. Strażniczki, zmieniamy przeciwników! Jesteś genialna. Strażniczki Nerissy mają wielką moc. Ale brak im silnej woli. Bez ciągłych poleceń nie wiedzą, co robić. Ale ja wiem. Nie każ mi użyć mojej mocy. O, a nie chcesz się pochwalić? Pomóż, głupia. Jak pani? Kadma, zabierz te rośliny! Kadma jest teraz nieco zajęta. Hej, zawsze możesz oddać im ich wolną wolę. Ale wtedy babcia przestałaby odwalać za ciebie brudną robotę. Ani Yanlin, ani żadna z nich! Chyba się nieco zagubiłaś. Mamy ci dołożyć, czy sama się wyniesiesz? Wybieraj, złotko! Muszę przyznać, że się przeliczyłam. Gratulacje, Witch. Ta bitwa jest wasza, ale wojna się jeszcze nie skończyła. Ej, a przysięga? Nie uciekamy! Ty złożyłaś przysięgę, nie ja! Rany, co za oszustka! Ej, a czego można się spodziewać po kimś takim jak ona? Wszystko dobrze? No, ale nie zamierzasz popadać znowu w depresję, co? Irma! Ja tylko mówię. Jest okej. Wiecie, jestem smutna, a nawet bardzo smutna, ale to nasze przeznaczenie. Od tego tu jesteśmy. Jesteśmy strażniczkami. No jasne.
Mnie to mówisz? Pokonamy każdą traumę. Nieważne, czy to coś tak głupiego jak klamerki, czy tak strasznego jak utrata babci, która przeszła na stronę zła. Dopóki jesteśmy razem. Dziewczyny, nie chcę przeszkadzać w takiej chwili, ale... O, co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? I skąd mam taką opaleniznę? Naprawdę niczego nie pamiętasz? Nawet nie wiem, jaki mamy dziś dzień. I co tu się stało? Trzęsienie ziemi, czy co? Raczej, czy co? No, ale czy wszystko będzie dobrze? Na pewno. Czuję to. Hej, ty, od kiedy nosisz klamerki? Wiem, są straszne, ale... Jak coś może wyglądać źle na tobie? Poza tym nie będziesz ich nosić wiecznie. I tak błyszczą.